Noxy potrzebuje pomocy, mam błąd z lolem. D3, D9, coś 39. Cysiek K. Cieszę się, że napisałeś właśnie do mnie w tej sprawie. Tak się składa, że jestem supportem Lola i rozwiązuję na co dzień problemy techniczne ludzi z grą. Proponuję na początek, żebyś odinstalował system Windows 10 i go zainstalował znowu, a potem zainstalował Lola. I jeżeli to nie pomoże, to zresetuj komputer. Niekoniecznie w tej kolejności. Może zrobić coś pod AP Listenem. AP Listen jest sam. Znaczy, niby mógłbym, ale AP Listen ma sens tylko na bocie, nie? I to jest, mówiąc, ma sens, on jest słaby, ale możesz sobie maksować W, złożyć Ardenta, dawać buffy. I co się dzieje? Aha, dobra, bo to jest Ranger Support. To jest AD Carry Rice? Jest teraz na topie useless, nie? Nie jest za dobry. Jest, generalnie jest, dla Yasuo to chyba nie jest jakiś bardzo dobry moment w mecie, nie? Ale Yasuo zawsze był postacią trochę dla one-tricków, nie? Mniej niż Riven. Riven ma na przykład mniej słabych momentów niż Yasuo, moim zdaniem, nie? Jeżeli ktoś miałby wybierać, co one-trickować, Yasuo czy Riven, myślę, że raczej Riven jest lepszą radą, dlatego że jest bardziej uniwersalna. Przerwałem sobie autoatak, nie? To był 100% kill, jak gościu wyszedł. Ale dobra, nie ma heala. Ja i tak mam przewagę z tego. Zostajesz? Trochę damage'a mogę dostać. To bardzo nie boli. Pozdro Noxy. Dziękuję za donate'a. Oni podkładają ci się, czy co? Bo nie rozumiem. Nie wiem. Chyba nie. Ziemaczek wyglądał jakby kładł warda, ale to nie był najlepszy moment na kładzenie wizji. Ale to są takie rzeczy, że na przykład, patrz, to wygląda głupio, nie? Ale jak jesteś silverem i załóżmy, że grasz na Yasuo z silvera, to Yasuo z silvera nie wbije, jak zobaczy, że ktoś jest tak poza pozycją, nie? Jak zobaczy Orianę. I potem Orianna, to wygląda głupio, że o, dlaczego Orianna to zrobiła i tak dalej. Mam wrażenie, że gościu pisze teraz coś na czacie. Lolu, bardzo łatwo jest tak zrobić, żeby głupio wyglądać. Za późno Ignite? Myślałem, że bez Ignite'a zabiję. Healnął w dobrym momencie. Okej, okay, bardzo behind Orianna. Okej, okay, jeszcze jedną falę mogę przepuszować. W
Wydaje mi się, że ziemeczek potem się zestresował, nie? Potem early. Tak to wyglądało, jak już tak bardzo daleko stał. Swoją drogą, tak chciałbym, żebyście o czymś pomyśleli, jak na przykład niektórzy się stresują na grach z widzami. To, że ktoś jest w wyższym rankingu, jak gracie na przykład na Fakera, to Faker nie robi więcej damage'a, nie? Nie musicie się bać tak bardzo, żeby stać ten, bo ja nie mam dwóch flashów, także nie ma sensu stać poza zasięgiem expa na przykład. Dawaj, zrób EQ flash na tym Yasuo. No, może zrobię później. Jak będę miał RK, zrobię. Czy wyskoczyłbyś za 1 000 000 złotych do klatki z nowożywnikiem? Musiałbyś wytrzymać minutę uzbrojony w zwykły kozik? Nie, raczej nie Worf. Zaspałem. Serio? Zmisowałem? Okej, nie masz na to damage'a. Obawiam się. Dobra, spróbujemy rzucić EQ. Ja generalnie kombosów na Yasuo nie robiłem, bo ja nim mało grałem. Także czat, będziecie mogli się pośmiać, jak zepsuję i stracę przez to killa i zginę. Co? Mogę teraz trochę zignorować Orianę. Okej. Jakbym odflaszował, to miałbym dwa fragi swoją drogą. Ale nie wiem, dlaczego oszczędzałem tego flasha. Myślałem, że QW Orianę nie zabije. Patrzcie, ona ma bardzo mało itemów, nie? Bo jedyne, co ma kupione teraz, to Amplifying Tome. I nie spodziewałem się, że zada mi tyle damage'a. Pierwsze itemy idę normalnie, wiecie? Phantom Dancer Infinity. Dopiero później będę szedł full tank. O której jutro live i czy będą gry z widzami? Nie wiem. W końcu powinienem mniej gierek z widzami zacząć robić. Ale ostatnio przyjemnie mi się je gra, bo to taki chillout, nie? Wyłączasz trochę mózg. I sobie naciskasz przyciski, czytasz czat. To pod tym względem jest fajne. Możesz podskoczyć? Nie. Obrzucaj mnie. 5 złotych. Przestań. Dlaczego taki nick? Dzięki za donate. Just spam. Na susa będę musiał chyba QSS-a zrobić, nie? Mają też inne proste cc-ki. No dobra.
Czekaj. Chyba nie da mi spróbować. Ja nie wiem, czy oni... O, dobra, zabiją. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy w dwójkę zabiją. Czas sram. O nie. Pasuje do Niku. O nie. Czy ja powinienem wrzucić EQ i w trakcie kręcenia się flashnąć? Obsiusiaj mnie. 5 złotych. Czemu nie łzy radości, łzy radości? Czemu nie łzy radości, łzy radości? A, dobra. No w sumie. Jeżeli tak to widzisz. Skaczesz? Niepotrzebne. To ja nie biję prawie damage'a, a ja je rzucam. Nie, nie, nie. Lol, zabił. Jak wam się podobało moje combo z flashem swoją drogą? Fajne było. Szkoda, że flash ma taki duży cooldown. Bo... Nie wiem, na practice toolu będę musiał to poćwiczyć. Co sądzisz o statiku? Czy opłaca się go składać na jej tryndy Yasuo? Na trendzie się opłaca. Trynda ma antysynergię z Fantomem, bo on chce być na 0 HP w sumie. Na i on hity są lepsze, także raczej nie. A na jest uzależnie od mety. Ludzie różne rzeczy składają. Jest okej. Okay. Są też lepsze itemy po prostu, nie? Nie wiem, czy my będziemy walczyli. To naszej Aszki. The fuck? excuse me? Portal do śmierci? Dudynator na topie przegrywa. Czyżby Duda wypadł z mety? Ostatnio jak sprawdzałem, to Duda był w mecie. Wszystkie te... Obsiusiaj mnie. 5 złotych. Wypraszam sobie karta moja, pieniądze od starej XD. Nie, słuchaj, ja nie narzekam. Jak donajdujecie, to tam możecie mieć niki, jakie chcecie. Oczywiście w ramach rozsądku, tak bez przesady. Na przykład, żeby nie jebać niektórych osób, nie? To nieładne. Nie chcę donate'ów od takich ludzi. Na przykład Dudy. Dudy się szanuje. No, nie pykło, nie pykło. Trochę za późno miałem to W. Czy Graves jest grywalny? Tak, Graves jest nawet teraz bardzo mocny. Polecam szczerze. Myślę, że jeden z lepszych junglerów. Ej, tak swoją drogą, jak wam się bardzo podoba mój opis, a propos JD, to go nie kopiujcie, bo dostajecie potem shadowbany i to się dzieje nagminnie. Bo bot shadowbanuje za to.
Aż będę musiał zmienić ten opis, bo w sumie dużo osób kopiuje to tak, wiecie, że ale śmiesznie masz ustawione i potem nie widać ich wiadomości. Na ile jest shadowban niby? No zawsze. Tylko nie zawsze daje, ale nie wiem jakie są kryteria. Mapa Infernal? Nie, Mountain. O, oh, fuck. Okej, okay, to było niefortunne. Nie zdążyłem rzucić W. Nie fajnie. Nie spodziewałem się bardzo. A może powinienem, nie? Bo skoro jest na midzie. Skoro jest na midzie ten Ryzik, to wiadomo, że bardziej ktoś będzie się gdzieś blisko kręcił. Jaki mam cooldown na Q? Już mam 1,33. Fajnie. Noxy, usiądź mi na mordzie, proszę. 2 złote. UW. Dzięki za donate'a. Okej. Okay. W sumie nie zaskoczyło mnie to jakoś bardzo. Ostatnio pousuwałem shadowbany. Widzę, że teraz znowu farmimy. Rekord zbanowanych. Co do zabicia? Dobra, mój team niech zgarnie. Wierzę. Ej, może będzie słychać na streamie, jak Perła chrapie, bo widzę, że teraz chrapie. Ostatnio było słychać, jak siedziałem na Discordzie. A na Discordzie wychwytuje dopiero od pewnej głośności, nie? Dobra, to teraz tak. Co to jest? Na YouTubie... Okej, okay. Aktor... Czy to był aktor? Nie, on powiedział, że jest z kanału. Nie wiem, czy to było słychać, bo cicho leciała ta reklama. Ale puszczają płatne reklamy z koronawirusa, zostań w domu? Dziwaczne. Czemu składasz PD, a nie Kosystatika? Taki build, bo to będzie... Docelowo to ma być tank Suo, tylko no składam te dwa itemy tak, żeby mieć dalej 1,33 cooldownu na Q, nie? Dlatego składam Berki i Fantoma. A najbardziej tankowatym itemem jest jednak Fantom, nie? Ej, bo ty to Orianu to trochę trolujesz, mordo. Idzie do nas Rice i Bart. Dobra. Chyba teraz będę miał... o tak, mam Titanic Hydra. Tak na kolejny item myślę, że muszę zrobić Death's Dance'a, nie? Żeby mieć więcej leczenia. Titanic Hydra ciężko jest wykorzystać, nie? No ale dobra.
Rękę, gierkę zepsuła. Znaczy tak teraz to mam wrażenie, że goście, no bo goście podchodzi tak w oczywisty sposób w mój zasięg i ginie od dwóch autoataków, więc... Może się stresuje, nie? Nie chcę oceniać. Tam widziałem, że nie ma rankingu. Kto wie. Może po prostu jest nowy w gierce. Mam taki problem, że teraz ja nie muszę outplayować, żeby cokolwiek robić, nie? Tylko po prostu się tłukę. To nie była na przykład ładna akcja. No, ale trudno. Ej, bo to my mieliśmy dwa pierwsze Drake'i. A nie, dobra, nie, nie, nie. Bo pierwszy był Infernal. Jak słodasz kosystetykę, to jak masz item pod... HP. Jak masz kosę statika, to jak masz item pod HP Steela, to więcej się leczysz przy killu przeciwnika. To nieprawda. Nie wiem, jak to wymyśliłeś, ale statik zdaje magiczny damage? Znaczy, jak masz statika, jak masz statika i ten, i Death's Dance'a, no to okej, to cię leczy. A tak poza tym to nie. Czy odbanujesz na Discordzie? Napisz na privie do mnie, ale nie wiem, za co dostałeś bana, napisz, nie? Skąd muzykę bierzesz darmowo jakąś? Teraz nie biorę. Dwa autoataki lecą, no. No już jestem gruby, także. No właśnie, teraz to nie wymaga w ogóle skilla. Nie wiem, jak rzucę E za miniona, jest coś, co chcę wypróbować w sumie. Ha. Reset autoataku. Z Titanic Hydry. Czy on mi teraz pomógł? Zastanawiam się, jak są miniony. Ja rzucę blisko nich Q. Okej, nie potrafię powiedzieć, w którą stronę do końca. Nie. Nie potrafię powiedzieć, w którą stronę leci Titanic Hydra. Jeżeli, patrzcie, coś potrzebuje, coś to stoi w miejscu. Okej, załóżmy, że wieża to minion. Ja jestem tutaj, rzucam E i po drugiej stronie używam Q. To Titanic Hydra się cofnie i w tym kierunku uderzy? Stożek? Masz na siódmym slocie przedmiot i korzystasz z przypisanego skrótu klawiszowego, czy na myszce naciskasz przycisk z boku. A moje ustawienie itemów to tak. Itemy pod 1, 2, CV, 2 na myszce i trinket na shift 4. Itemki na 1 i 2 używam też z shiftem, shift 1 i shift 2, dlatego że 1, 2, 3, 4 to są inni gracze z drużyny, centrowanie kamery na nich. Kiedy kolejny odcinek? Mam nadzieję, że na jutro coś nagram. Powiem wam, że... 23 cmu twoim ojcu. 2 złote. Ej, mam dla ciebie zagadkę. Zaraz w jaki sposób włożysz płód do blendera, główką do góry czy do dołu? Odpowiedź to tak, żeby widziało, jak się masturbujesz. Żartów pełna misa jebać. Ja to widziałem, znam to. Znam to. Znaczy, poza tą końcówką, jebać disa. To był prawie plot twist, ale jednak nie. Fajna to twoja popi. Dziękuję, cieszę się, że się podoba. Zastanawiam się, co na ostatni item robić. Chyba Frozen Moleta, nie? Dobra, mamy R-kę na najwyższym. My nie mamy żadnego podrzucenia w tej imieniu. W sumie to nie wiem, co ja tutaj robię. Serio?
Nie trafiłem Orianę? To dziwaczne. Swoją drogą, śmieszna sprawa z Orianą, bo ja i tak muszę ją fokusować, muszę ją szybko zabić, zanim zerkuje. Nawet jak ona jest, wiecie, tak mocno behind, bo jej cecek jest bardzo mocny. Czy wrócisz na streamy na Facebooku? Raczej nie. Na Facebooku streamowałem tylko dlatego, że miałem tam partnerstwo. A teraz nie mam. I nie sądzę, żeby się to zmieniło. Czemu Hydra na Yasuo? Bo to jest fan build. Cześć Noxy, myślałem, że nie robisz streamów na YouTubie albo nie wysyła powiadomień, a dzwoneczek obowiązkowo walnięty. To jest tak, że jak wbiłeś na jednego streama, to wtedy będziesz miał... Będzie ci raczej polecało. Streamy na YouTubie tak działają, że trzeba wejść na jednego streama i że wtedy częściej ci się wyświetlają. Co to za tryhardowy build? To jest ukryty Broken Yasuo. Oni mają Drake'a, tak. Z Mountainami w sumie fajnie działa. Ej. Dobra. Teraz robimy tak, patrzcie. Aha! Młody gamer. 5 zł. Dawaj perła asmer.plz. Czekajcie, później zrobię. Odpalę mikrofon jak najgłośniej i przybliżę do niej. I zobaczycie, jak chrapie kot. Te miniony to trochę by mi się przydały tutaj. Jeżeli mielibyśmy iść, wiecie, po inhibo. Za bardzo... Przeciwnicy, tam za bardzo nie narzekajcie na Orianę. Nie ma co się, wiecie, znęcać nad kimś. To jest tylko gra z widzami, to nie jest zła gra o złote gacie. To nie jest tak, że tracicie ranking, a nawet jeżeli tracilibyście, to w sumie... To i tak, to tylko grania. Nie wiem, czy my możemy siege'ować. Zonia. Nie będę R-kował jeszcze. Okej, poleciała R-ka od Oriony. Podbiłem obu. Nice. Jakby była troszeczkę bliżej Oriana, to flash E i bym zabił Ryza. Po niej bym się przeniósł. I potem mógłbym na Oriana. Nawet to resetowanie autoataków jest całkiem okej. Okay. Z Hydry. Tak się zastanawiam. Czy ten build byłby grywalny? Tak szczerze? Może czasami? Serio? Fuck, jak ja to zmisowałem? I co? Okej. <Okay. śmiech> To było dziwne.